Cześć, z tej strony Maciej, jesteśmy w Waszyngtonie i w stolicy Stanów Zjednoczonych. Spróbujemy kuchni z wielu zakątków świata. Będzie kuchnia etiopska, kuchnia kubańska, będzie kuchnia meksykańska. Spróbujemy też burgerów w niecodziennym wydaniu, trochę street foodów, owoców morza. Będzie dużo jedzenia. Zaczynamy! Stolica Stanów Zjednoczonych, Washington DC, to miasto pełne zabytków, muzeów, a także food trucków. W przeciwieństwie do Filadelfii nie słynie z konkretnego dania, ale pod kątem kulinarnym ma naprawdę wiele do zaoferowania. Pierwsze miejsce, które odwiedzimy, to Mike's 64, czyli restauracja z kuchnią meksykańską, ale w wydaniu takim bardziej wykwintnym, bardziej autorskim. Jesteśmy już na odpowiedniej ulicy, skręcamy tam w prawo i będziemy na miejscu. Tutaj szefem kuchni jest Alan Mendez, szef kuchni ze stanu Oaxaca w Meksyku. On tutaj chce właśnie pokazać kuchnię z tamtego regionu Meksyku z wykorzystaniem tutejszych lokalnych składników. Jest tutaj bardzo głośno, to słyszycie pewnie. Jest taki duży bar. Zamówiliśmy 4 przystawki i 2 dania główne chyba. Dużo. Będzie uczta. Mamy pierwsze rzeczy. Najpierw dostaliśmy czekadełko z tostadami. Była to taka salsa z bakłażana i pomidorów. Potem dostaliśmy pyszne guacamole, również z tą salsą z bakłażana i pomidorów. Do tego jeszcze bardzo dobre pica de gallo. Taka klasyka. Jest jeszcze sałatka z pomidorków sherry i jakiegoś sera, który w konsystencji jest podobny do polskiego twarogu, ale jest bardziej słony. Same pomidorki zaś bardzo, bardzo słodziutkie. Dostaliśmy też koktajle. Ja zamówiłem taką meksykańską wersję Old Fashion. Sonia, kwaśny koktajl na mezcalu. A w ogóle jutro jest meksykański dzień niepodległości, więc tutaj dostajemy też jakieś dodatki z tej okazji. Mamy na przykład dodatkowy koktajl. Dostaliśmy 2 koktajle na raz, a w międzyczasie pojawiły się już ciepłe przystawki. Są tacosy oraz coś bardzo nietypowego. To dziwne danie nazywa się Mancha Manteles Mole. Mamy taką smażoną quesadillę nadziewaną batatem. Do tego mole, czyli taki głęboki meksykański sos. Tutaj w takiej dość pikantnej wersji. W zasadzie ten sos zawiera wszystkie możliwe smaki. Słony, słodki, gorzki naraz. No i do tego jest ten sam ser, który był w sałatce, tylko tutaj bez dodatków. I w tym wydaniu jest słodszy, bardziej kremowy. A mamy jeszcze tacosy ze stekiem grillowanym. Do tego pica de gallo, no i oczywiście guacamole, ugryzę. Mięso pierwsza klasa. Tacosy okazały się przepyszne. Mięso grało tam pierwsze skrzypce. Czuć było posmak ognia, posmak węgla. Do tego proste dodatki i czarna tortilla. Trochę jak San Diego w tej takiej bardziej wypasionej takerii. Zamówiliśmy 2 dania główne. Pierwsze jest takim tradycyjnym daniem, które je się w Meksyku właśnie na Święto Niepodległości. Nazywa się chile en nogada. To jest faszerowana papryka poblano wołowiną, wieprzowiną, brzoskwinią, jabłkami, rodzynkami, migdałami, a z wierzchu oblana jest sosem na bazie orzechów włoskich i śmietanki. I do tego jeszcze jest granat. Samo danie jest naprawdę zniewalające, bo z jednej strony mamy taki słony, mięsny smak od właśnie wieprzowiny i wołowiny, a z drugiej są bardzo mocne i wyraźne słodkie akcenty, zarówno od sosu, w którym dopiero po chwili czujemy orzechy włoskie, jak i od tych wszystkich owoców i rodzynek, które są w tym farszu. Kiedy tutaj przyszliśmy, no to kelner od razu nam polecił to danie. Uważał, że ono jest najlepsze i rzeczywiście jest ono na pewno najbardziej wyjątkowe. Ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie jadłem. Drugie danie to jest grillowana dorada i to jest tak grillowana rzeczywiście tak samo jak ta wołowina do tacosów, czyli czuć ten węgiel, czuć ten ogień, przepyszna, soczysta, lekko pikantna, w takiej pikantnej marynacie, posypana kolendrą. Do tego sos na bazie suszonych papryk adobo. To jest w menu nazwane jako tutaj sketch, czyli nie wiadomo, czy przyjdziemy tu jutro i też będzie dorada, czy będzie jakaś inna ryba. Ekipa za mną jest chyba najgłośniej. Tak usiedliśmy. No nieważne. Polecamy rybkę, polecamy paprykę, jemy dalej i zobaczymy, czy coś jeszcze się wydarzy. To było przepyszne. Na koniec jeszcze wzięliśmy sobie deser. Tam był sorbet z mango, bo też takie mascarpone z kokosa oraz ciastko, które z jednej strony było chrupiące, a z drugiej strony ciągnące się i razem to wszystko tworzyło naprawdę niesamowitą całość. Posiłek był fantastyczny, jeden z najlepszych posiłków, jakie jedliśmy w Stanach, zarówno podczas tego wyjazdu, jak i
podczas wszystkich wyjazdów. Pierwszy raz jedliśmy właśnie kuchnię meksykańską w takim bardziej wykwintnym wydaniu i bardzo nam się to spodobało. Dania główne były ciekawsze niż przystawki. Świetne koktajle do tego, to też trzeba dodać. Wszystko od początku do końca tutaj zagrało. Minusem jest to, że jest to dość drogie miejsce, nie oszukujmy się. Jakie są ceny? Guacamole 15,64, koktajle po $15, ta sałatka z pomidorkami sherry 15,64, taco asada 18,64 i to jest cena za dwie sztuki. Tyle samo 18,64 to mole z quesadillą smażoną, nogada, czyli ta papryka faszerowana 39,64, ryba 45,64, jeszcze deser 13,64. Tak jak mówiłem, te dwa koktajle w ramach Święta Niepodległości były za darmo, ale gdybyśmy za nie zapłacili, to by kosztowały one po $11 każdy. Łącznie bez podatku wyszło więc $197.48. Do tego podatek 19,72. No i tip to już jest kwestia indywidualna. My zostawiliśmy 20%, czyli $47.84, co łącznie dało $265.04. Dużo pieniędzy, ale moim zdaniem totalnie warto. Jeden z najciekawszych i najsmaczniejszych posiłków, jakie jedliśmy w tym roku i może w ciągu kilku ostatnich lat. Naprawdę cudnie, nawet jak pan się mnie zapytał, co mi najbardziej smakowało, to ja tak powiedziałam, że no miks z różnych dań, bo na przykład właśnie ten sosik, to mole, albo ten sosik do tej papryki był pyszny, albo właśnie taco, na pewno jedna z lepszych knajp, w jakiej ostatnio byliśmy. Więc jeśli jesteście w Waszyngtonie i chcecie świętować jakąś okazję, albo po prostu macie ochotę zjeść coś wykwintnego, to myślę, że ta restauracja Mice 64 jest jak najbardziej dla Was. A ja wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć, właśnie, że też się bardzo cieszę, że w końcu spróbowałam kuchni meksykańskiej w takim wydaniu, bo właśnie jakieś tacosy, jakieś tortiki, jakieś quesadille, gdzieś w jakichś food truckach, street food typowo jadłam, ale no w takim wydaniu to jeszcze nigdy. I jeszcze powiem, że to jest super obsługa, bardzo dużo osób do nas podchodziło, się pytało, jak nam smakuje, bardzo fajnie zorganizowana, przesympatyczni ludzie, naprawdę. Widzimy się na śniadaniu. Mamy już kolejny dzień i na śniadanie przeszliśmy do Founding Farmers. To jest taka sieć tutaj w okolicy Waszyngtonu. Ma kilka punktów właśnie głównie w aglomeracji waszyngtońskiej i chyba jeden w Filadelfii czy gdzieś w Pensylwanii. Myk polega na tym, że to założyli farmerzy, którzy chcieli sprzedawać swoje produkty prosto do restauracji, dzięki czemu ma być zachowana wyższa jakość. Przede wszystkim to miejsce słynie ze śniadań. Jest dużo śniadań w takim typowo amerykańskim stylu. Oferta jest bardzo, bardzo obszerna. A my zamówiliśmy coś, czego jeszcze na tym wyjeździe nie jedliśmy, co troszkę może odbiega właśnie od takich typowo amerykańskich śniadań, ale też było to polecane. Zamówiłem sobie śniadaniowe tacos. Jadłem w Kalifornii wiele razy śniadaniowe burrito i byłem ciekawy, jak smakują śniadaniowe tacos i w gruncie rzeczy podobnie. Mamy jajecznicę wymieszaną z bekonem, ze szczypiorkiem, z cebulką, z kolendrą, z serem i do tego jeszcze jest salsa lekko pikantna, którą możemy sobie te tacosy polać. Jest to bardzo smaczne, smakuje faktycznie podobnie jak burrito śniadaniowe, wykonane z dobrych produktów i bardzo miło się to je. Cieszę się, że to zamówiłem. Jest oczywiście taki amerykański akcent, czyli hash browns, taki, no można powiedzieć, placek ziemniaczany. Tutaj w naprawdę dobrym wydaniu, bo widać, że to są tarte ziemniaki, że jest to smażone i jest to w gruncie rzeczy całkiem smaczne. Porcja jednak jest na tyle duża, miałem trzy takie tacosy, no że pewnie te ziemniaczki zostawię. A i jeszcze tutaj całkiem spoko kawa. My już jesteśmy w Stanach jakieś 10 dni, więc ja trochę tęsknię za takimi śniadaniami bardziej domowymi, a nie tymi restauracyjnymi. Plus trochę tęsknię za owocami, więc ja sobie wzięłam jogurt z granolą i z owocami. Bardzo dobre, świeże owocki, smaczne, dobra granola. Do tego dobry grecki jogurt, takie powiedzmy, można powiedzieć, trochę lżejsze śniadanie. I jeszcze co zwróciło moją uwagę, fajna rzecz, blueberry buttermilk pancakes. W środku są borówki. Zjedliśmy i to było smaczne śniadanko. Tutaj na pewno można sobie zamówić takie bardziej rozpustne śniadania, jeśli byście chcieli. Ja już nauczony doświadczeniem stwierdziłem, że te tacosy będą w sam raz, a i tak były duże. Gdybym zjadł te ziemniaki do końca, no to wytoczyłbym się z tej restauracji. Jakie tutaj są ceny? Kawa kosztuje 4,25. Jest to kawa z dolewką, także możecie pić ile chcecie. Taka orzechowo-czekoladowa w smaku, bardzo klasyczna. Tacosy 12,99 i granola z jogurtem 11,99. Łącznie wyszło 33,48. Do tego restauracja pobiera Restaurant Recovery, czyli tu chodzi o takie odbicie się od pandemii, 5% rachunku, $67, podatek 3,52, łącznie wyszło 38,67, no ale ja jeszcze zostawiłem tipa 18%, $6.03, więc łącznie wyszło za wszystko już $44.70.
po zobaczeniu dwóch najważniejszych rzeczy w Waszyngtonie, czyli Białego Domu i Kapitolu, przyszliśmy na obiad do nawet nie restauracji, do takiej knajpki fast foodowej bardziej, co się nazywa melange. Z francuskiego oznacza to miks i tutaj o ten miks chodzi, ponieważ mamy szefa kuchni urodzonego w Etiopii, który przygotowuje burgery, niby takie klasyczne amerykańskie, ale z jakimiś takimi etiopskimi twistami. Jadąc do Waszyngtonu i pytając Was o to, co warto zjeść w Waszyngtonie, ktoś z Was napisał, że kuchnię etiopską, ponieważ w Waszyngtonie jest najwięcej restauracji z kuchnią etiopską poza Etiopią. Tutaj zaznamy namiastkę kuchni etiopskiej, a właściwie składników etiopskich, bo do tych różnych burgerów, frytek czy milkshake'ów używane są właśnie etiopskie składniki, etiopskie przyprawy. Coś innego troszkę. Dostaliśmy nasze jedzenie, tutaj burger z kurczakiem, kanapka z kurczakiem, a tutaj mój shake, są jeszcze fryteczki, talerz frytek berberyjskich, no i burger Sunny, klasyczny burgerek. Ta kanapka nazywa się The National. Jest to kanapka ze smażonym kurczakiem. Spicy Doro Wat Style Fried Chicken, tak to się nazywa. Do tego kebe aioli, wariacja na temat kolesława oraz smażone jajo. Wszystko w bułeczce zimnej. Bułki są na zimno tutaj, ale środek jest ciepły. Gryzę. Dobra. Intensywne są te przyprawy tutaj. Takie bardzo, bardzo mocne. Zjadłem moją kanapeczkę i w międzyczasie, jak ją jadłem, Sonia mnie zapytała, jak mi smakuje. Ja powiedziałem, bardzo dobre. To jest coś, czego nigdy w życiu nie jadłem. Ta marynata do kurczaka, te sosy wszystkie, które były użyte, ten kolesław. To były smaki, z którymi albo się nie spotkałem, albo spotkałem się, nie wiem, bardzo dawno temu. Raz w życiu, może dwa razy w życiu jadłem dania kuchni etiopskiej. Wszystko było tak mocno przyprawione, było pełne różnych przypraw. Trochę jak w kuchni indyjskiej. I to były gdzieś podobne smaki, powiedzmy. Czułem trochę jakieś curry, trochę czegoś pikantnego. Było to bardzo smaczne. Nie powiem, że to była najlepsza kanapka ze smażonym kurczakiem w moim życiu. Ten kurczak to była pierś kurczaka na pewno. Przez to samo mięso nie było tak soczyste, jakby mogło być, gdyby to było mięso z udek. Sama bułeczka dobra, z cebulką na górze. Jeśli będziecie w Waszyngtonie i będziecie mieli ochotę na coś innego, ciekawego, ale w takim wydaniu troszkę znanym, no bo jednak znamy kanapki z kurczakiem, znamy burgery, no to śmiało możecie tutaj przyjść. Mam tu jeszcze fryteczki, to są frytki berberyjskie, także podejrzewam, że też z jakąś przyprawą. No jest podobna przyprawa, jak był ten mój kurczak. Też takie intensywne, lekko pikantne, świdrujące trochę nos, dobre. I mamy jeszcze tutaj dwa sosy, ten się nazywa po prostu sosem specjalnym. Dobry, taki łagodny, łagodzący te wszystkie smaki. A ten drugi jest ostry. Kolorystycznie wygląda, jakby to były te same przyprawy, co kurczak i frytki. Ale mocny, wow. Pieprzu dużo chyba, a tu pieprzuję. Wow, czerwony się robi, czuję to. Ja temu sosowi już podziękuję. Zajmę się fryteczkami, jeszcze mam milkshake. I ten milkshake też jest ciekawy. To jest taki klasyczny milkshake. Nazywa się Shahi Shai Milkshake. Black Tea and Spice. Czarna herbata i przyprawy, do tego oczywiście lody, bita śmietana. Jeszcze więcej przypraw. Napiję się i zobaczymy. Przede wszystkim właśnie czuję kardamon. Tej czarnej herbaty nie za wiele. Raczej smak takich waniliowych lodów w połączeniu z kardamonem. Słodkie i smaczne. Ja miałam burgera, ale jak widać, już go nie ma. Zamówiłam takiego klasycznego burgera z menu, czyli takiego, powiedzmy, można powiedzieć, cheeseburgera, mięso, warzywa i ser. Bardzo dobre mięso, super wysmażone. Jedynie co to właśnie, tak jak Maciek powiedział, bułka nie była ciepła i dla mnie to był trochę taki szok, bo tak dotknęłam te bułki, ona była wręcz taka trochę, no może nie chłodna, ale taka w temperaturze pokojowej. I też było mało czuć sera, więcej było czuć warzywa, na przykład sałatę. Ten ser gdzieś tam się przebijał, no mi się od razu przypominają nasze burgery od Gordona Ramsaya z Vegas, które były takie moim zdaniem idealne, pyszne i tam było super połączenie właśnie tego sera z mięsem, z tą ciepłą bułką. A tu jednak trochę inaczej, ale no dobry burgerek, też nie jakiś wielki, taki idealnie na obiad, zajedzony frytką. Ja tego sosu ostrego też wcześniej wzięłam, zanim Maciek go spróbował i aż mnie teraz parzą mnie usta. W ogóle śmiesznie, bo jesteśmy tu sami, ale knajpa jest raczej popularna, dużo osób ją polecało, więc nie wiem, czy taka pora i tak trafiliśmy, czy coś się zmieniło. To było bardzo smaczne doświadczenie, coś nowego. Wydaje mi się, że w tej mieszance przypraw poza pieprzem, poza kardamonem, był też cynamon, inne przyprawy korzenne, ale pewności nie mam. Jeśli wy wiecie, no to piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie wszystkim. Ceny nie są fast foodowe, mimo że otoczka tego miejsca jest fast foodowa. Jest jednak trochę drożej niż w takich sieciowych fast foodach. Klasyczny burger $14, kanapka The National Chicken $16, frytki berberyjskie $6, sosy po dolarze, $2,5 cola zero, $8 za milkshake'a. Łącznie bez podatku wyszło więc 48,50 i do tego podatek 4,85, co daje łącznie $53.35. W drodze na kolejny punkt naszego zwiedzania zauważyliśmy kawiarnię. Kawiarnia nazywa się La Colombe i można się tutaj napić kawy. Ładnie pachnie.
nieźle wygląda. Są różne kawy do wyboru, zarówno kawa przelewowa, kawa z ekspresu. Jest także możliwość zamówienia kawy przelewowej, ale takiej ręcznej. Coś a la metody alternatywne parzenia kawy. Ja sobie wziąłem szybki przelew, bo nie ma czasu, nie chcę czekać. Dobra kawka, dobra kawka. Kawa przelewowa kosztuje tutaj 3,5 dolara, za 3,75 jest espresso. Mam tutaj też własne cold brew, a generalnie tych punktów La Colombe jest kilka w całym Waszyngtonie. Siedliśmy na chwilę, zmęczeni jesteśmy całodziennym zwiedzaniem i chodzeniem w zasadzie wszędzie na pieszo. No i sobie zamówiłem iced tea. To jest rozmiar big, kosztuje 3,75. Jest to bardzo słodkie i bardzo big. Nie wiem, czy słyszycie taką melodyjkę w tle. Brzmi trochę jak taka melodyjka z Game Boya, a jest to melodyjka z food trucka z lodami. Generalnie o Waszyngtonie mówi się, że to jest miasto food trucków. Tych food trucków na ulicach Waszyngtonu jest chyba kilkaset. Biorą udział w takiej loterii, żeby w ogóle móc się wystawiać w Waszyngtonie. Tak chodząc dzisiaj po Waszyngtonie i patrząc na te food trucki, no to dominują food trucki z lodami i z napojami. I za bardzo nie z jedzeniem, ale może jutro uda się jakiegoś food trucka z jedzeniem upolować i spróbować czegoś ciekawego. Póki co cieszę się moją iced tea. Kiedy usłyszałem o tym, że Waszyngton to miasto food trucków, to troszkę inaczej sobie to wyobrażałem, bo jednak mam takie doświadczenia z Polski, że te food trucki w większości prezentują się w jakimś tam stopniu estetycznie. Nie zawsze są one piękne wizualnie, ale jakaś tam estetyka jest zachowana. Tutaj jest podobnie jak w Nowym Jorku, tylko że w Nowym Jorku to są bardziej takie wózki, a nie samochody. Tej estetyki nie ma totalnie, wszystko wygląda bardzo, bardzo źle i mało zachęcająco, a kto wie, może tam się kryje coś smacznego w nich. Sprawdzimy jutro. A dzisiaj na kolację pójdziemy spróbować kuchni kubańskiej. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Na kolację przyszliśmy dzisiaj do Cuba Libre. Kojarzy mi się to z klubem w Poznaniu, do którego zaciągano mnie siłą na studiach. Restauracja z kuchnią kubańską, w której też można się napić oczywiście koktajli na rumie między innymi. Chociaż ja mam caipirinha i to nie jest na rumie. Przyszliśmy tutaj głównie po to, żeby zjeść. Muzyka jest dość głośna. Dostaliśmy na czekadełko smażone pieczywo, lekko słodkawe, ze słodkim masłem. A teraz jemy guacamole, w którym jest ananas, także też jest słodko. A to wszystko jemy za pomocą chipsów z plantanów. Plantana. Nazywa się czasem plantana bananem warzywnym, bo przypomina troszkę w smaku banany. Tutaj są chipsy z plantana, które idealnie nadają się do nakładania tego guacamole. Jest to bardzo smaczne guacamole. Od takiego typowo meksykańskiego różni się tym, że jest bardziej słodkie, bo jest ten ananas. Ale je się to super przyjemnie. Wychodzi na to, że w Waszyngtonie wszystko, czego próbuję, próbuję po raz pierwszy. Bo i śniadanie dzisiejsze, i wczorajsza kolacja, i nawet dzisiaj te burgery z Etiopii. Sznytem. Fajny ten Waszyngton. Zamówiliśmy dwa dania główne. Pierwszym jest ropa vieja i to jest takie sztandarowe danie kuchni kubańskiej, którego nigdy nie miałem okazji spróbować. Jedliśmy na Teneryfie ropa vieja, ale Teneryfa ma swoją wersję tego dania. Tutaj jest to mostek wołowy, duszony i szarpany, takie soczyste, rozpływające się w ustach mięso. Do tego cebula, papryka, sos na bazie czerwonego wina oraz sos własny tej wołowiny. Bardzo intensywny, dość słony, ale też czuć to wino. Do tego mamy też plantany w formie chipsa oraz też w formie takiej pieczonej, flambirowanej, nie wiem szczerze mówiąc, ale jest słodki bardzo. To jest fajne przełamanie tego dość słonego dania, przede wszystkim słonego. Taka ciekawostka, ropa vieja to po hiszpańsku stara
szmata. Bardzo mi to danie smakuje, jest bardzo mięsne i moim zdaniem bardzo ciekawe. Drugie danie to jest danie, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Nazywa się baka frita, wołowina, również duszona i szarpana, ale jest dużo bardziej chrupiąca, nie jest tak rozpływająca się w ustach i moim zdaniem jest też bardziej tłusta. Mamy tutaj cebulę, mamy też taki sos cytrusowo-czosnkowy i do tego dostaliśmy ryż oraz taką czarną fasolę i od kelnera usłyszeliśmy, że najlepiej ten ryż z fasolą i z tym mięsem wymieszać. Tak też zrobiliśmy i to dało naprawdę fajny efekt, bo tłustość tego mięsa została zabita przez fasolę lekko, nie wiem, octową, lekko kwaśną. Daje to świetne połączenie, mięsko jest pyszne. I choć początkowo myślałem, że te dania będą do siebie bardzo podobne, to jednak są całkiem inne, inne smaki tutaj dominują. Polecam oba. Oba dania też były polecone przez kelnera, który polecił nam też guacamole, także wszystkie jego rekomendacje okazały się trafione. Dostaliśmy w międzyczasie nowe koktajle. Mam margaritę i Cuba Libre. Cuba Libre dość mocne, bardzo takie alkoholowe. Na początku jak wyszliśmy, to miałam tak, o wow, fajny wystrój, ciekawy, ale potem miałam takie trochę właśnie skojarzenia z takimi bardzo turystycznymi knajpami, na przykład meksykańskimi, gdzie wiecie, trochę was biorą na takie bajery, typu jakieś fajnie podane drinki, jakiś właśnie kolorowy wystrój, ale to jedzenie się samo w sobie nie broni. A tu jednak jak przyszło to jedzenie, jak przyszło już to guacamole, nie, z tymi bananami, no to mówię, kurczę, no dobre, dobre. I potem jak przyszły te dania główne, to też fajnie, bo mi bardziej smakowało to, którego nazwy nie pamiętam, ale to z fasolą w każdym razie. A Maćkowi bardziej ta ropa wiecha. Był w ogóle przesympatyczny kelner. Jest to jednak knajpa z takim bardzo mocno imprezowym vibe'em. Głośna muzyka, bardzo dużo takich hitów latino. Wieczorem na drinki, na imprezę super. Pierwszy raz jadłem jakieś takie kubańskie dania, więc nie mogę ich ocenić pod kątem autentyczności. Na Kubie nigdy nie byłem, w innej kubańskiej restauracji też nie byłem, ale mi smakowało. Z koktajlami mieliśmy takie 50 na 50. Najpierw ja dobrze trafiłem z caipirinią, a Sonia słabo z mojito. Potem ja tak średnio trafiłem z Cuba Libre, a Sonia bardzo dobrze z margaritą. Tak jak mówiłem, z autentycznością nie wiem, ale wiem jakie są ceny. Passion Fruit Mojito $13, ropa wiecha $29.50, margarita $14.50, caipirinha $12, vaca frita $30, $12 Cuba Libre, $17 guacamole cubano large. Była też wersja mniejsza za $11. No i tutaj jeszcze doliczyłem 3%. Nie jest to napiwek, tylko to jest... Czy to jest taki dodatek covidowy na rozruch? Nie wiem, ale to jest 3%, czyli wyszło 3,84. Razem bez podatku 131,84. Z podatkiem $144.64. No i do tego oczywiście trzeba jeszcze zostawić napiwek. U nas było 20%, więc to wyszło około $170. Widzimy się rano. Czyli już w kolejnym odcinku, choć początkowo planowaliśmy jeden film z Waszyngtonu, to stolica Stanów Zjednoczonych na tyle pozytywnie nas zaskoczyła pod kątem różnorodności jedzenia, że nagraliśmy ogrom materiału i postanowiliśmy podzielić go na dwa vlogi. Kolejny film z Waszyngtonu pojawi się już w środę. Spróbujemy w nim street foodu z waszyngtońskich food trucków i owoców morza, a także słynne babeczki z Georgetown czy kuchnię etiopską, tym razem w takim oryginalnym wydaniu na 100%. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, by nie przegapić tego kolejnego odcinka, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.